coś widzę cię. Ja też. Lecisz ze mną do Piąłek? Do Piąłek? No. No możemy polecieć. No dobra, to lecimy. Ja zaraz startuję. Dobra. To jesteśmy w kontakcie na razie. No i właśnie Janusz leciał na startowisko. Nawet nic nie powiedział, że będzie latał. No to fajnie. Polecimy we dwóch. Piękny dzisiaj widać całe pasmo Gór Świętokrzyskich. Janusz przede mną na lunie, luna dociążona, także zasuwa jak F-16. No i lecimy razem z Januszem do Pionek. Janusz dzisiaj pierwszy raz nad Pionkami będzie. Lecimy przez płuca naszego tutaj rejonu, Puszczę Kozienicką. No i standardowo pod tema radomskim, żeby nie wlatywać w strefę Radomia. Tutaj wam pokażę, o w tym miejscu jest Augustów w gminie Pionki. No tutaj wam powiem taką ciekawostkę. Tutaj pode mną, jak widzicie, jest takie miejsce w lesie. Podczas II wojny światowej Niemcy chcieli wybudować tutaj lądowisko, lotnisko dla Henkli, dla Dornierów, dla samolotów bombowych, ale z uwagi na to, że polskie wojska, no i wtedy radzieckie, dosyć skutecznie i szybko goniły wojska niemieckie, nie zdążyli tutaj się osiedlić i zbudować tego lotniska. Cmentarz pionkowski po mojej prawej stronie. No i mamy w całej okazałości Pionki, gdzie okiem sięgnąć, wszystko widać. Janusz troszeczkę wyżej ode mnie. Schodzę do 200 metrów. Niżej nie będę schodził. Jest parę miejsc do awaryjnego lądowania, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Na wprost kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Pionkach. I szkoła podstawowa numer 5 w Pionkach. No i oczywiście moje osiedle. No i dworzec kolejowy główny w Pionkach. Przede mną ulica Zwoleńska, działki Suskowolskie, staw górny. Pociąg relacji Dęblin-Radom. Postaram się wam się pokazać w całej okazałości Pionki, bo nie często jest taka okazja. Tam dalej nad staw niestety wlecieć nie mogę. Jestem przy samej strefie. No i jestem nad działkami Suskowolskimi w Pionkach.
No i Janusz przeleciał nad Augustowem. Ja lecę drogą powrotną, tą co przyleciałem. Nigdy nie można być pewnym sprzętu. No, słońce dosyć mocno daje, że nic nie widać od strony słońca. Jakby Spitfire leciał, to bym go nie zauważył. No i właśnie do mnie zadzwonił Tomasz, że w Brzuzie OSP Brzuza przeprowadza ćwiczenia. Także lecę, zobaczę co oni tam porabiają. Janusz odnalazł się. Moi chłopaki biegają z gaśnicami. Brawo wy! Janusz nisko nad polami, polecę i ja. Akurat wiatr od czoła. No i rzepaków już nie ma. Lecę 40 na godzinę. No mi Janka z Januszem. No i mam 50 na godzinę. I Janusz ma prędkość bardzo podobną. No i z wiatrem. Rewelacyjny zachód słońca. Spójrzmy ile mam paliwa. Dobra, ja już ląduję. Z tego co widzę, to zostało mi chyba tylko litr. Trochę się powygłupiałem. O, jakiś litr mi został. Szykuję się do lądowania. Wyłączam się napęd. I powolutku, powolutku sobie ląduję. Gaszę skrzydło. O. Bajlando na ziemi. A Janusz sobie poleciał na startowisko do Leżenic.